Cześć, kanał Loży Dżentelmenów. Ponownie jesteśmy u Grzesława. Grzesław znowu kombinuje z drinkami na alkoholach niealkoholowych. Whisky Vermouth przed nami. My już żeśmy trochę poruszali między sobą temat tych dwóch trunków jako rzecz i fajną, i niefajną, tak? Bo w czystej formie wszystko jest do rozróżnienia. Ten czerwony wermut zdecydowanie jest bardziej wermutowy niż ta whisky, jest whiskaczowa. Natomiast jeżeli już mamy to w drinku, no to już tutaj historia wygląda zupełnie inaczej. I wygląda to, trochę się zakręciłem, wygląda to po prostu, smakuje to lepiej, wygląda to lepiej. Tak, faktycznie jest problem, żeby to rozróżnić. Mówiłeś, że masz pomysł na jakieś dwa jeszcze fajne drinki. No tak, bo rozmawialiśmy trochę na temat tych naszych bezalkoholowych alkoholi pod takim kątem, żeby sprawdzić je w drinkach, w których one są głównym składnikiem. Natomiast wymyśliliśmy też, żeby zrobić takie drinki, które naraz będą miały więcej niż jeden składnik spośród tych, które sobie ostatnio testujemy. No i postanowiłem zaproponować dwa drinki, w skład których będzie wchodzić zarówno nasza bezalkoholowa whisky, jak nasz bezalkoholowy czerwony wermut. Zaczniemy od chyba najbardziej znanego drinka, gdzie mamy whisky i wermut w ogóle, czyli klasyczny Manhattan. Manhattan składa się z jednej porcji whisky, z połowy porcji wermutu, no i z bittersów. Będziemy używać bittersów takich bardzo znanych, typowych ziołowych, czyli angostury. Produkcja takiego drinka jest znacznie prostsza niż zawiązanie sznurowadeł. W zasadzie, damy taką ładną kulkę lodową. Ja w ogóle polecam, każdy może sobie zrobić w domu kulki lodowe, zrobione z kwiatkami, to są akurat bratki. Kulki lodowe mają jeszcze tę zaletę, że są duże, wolno się rozpuszczają, a w czym je robisz? Dobrze chłodzą. W takich formach, jak sięgniesz, tam jest taka forma silikonowa czarna. O właśnie, jest tam kilka. Taka forma silikonowa jest dostępna w internecie, one nie są brudne. To nie jest tak, że to białe to jest brudne, to jest po prostu kamień z wody. To jest miękka silikonowa forma, do której sobie nalewamy wody i mrozimy i po paru godzinach mamy takie ładne kulki. Super. Naprawdę polecam, szczególnie fanom whisky i rumu, dlatego że to dobrze chłodzi, bardzo długo trzyma, dlatego że to jest większa objętość, ale mało wody dostaje się do alkoholu. W porównaniu z takim zwykłym lodem. Z klasycznym lodem. No tak to jest. Zaleta duża, faktycznie. Otóż to. No to przystępujemy. Będziemy porównywać naszą bezalkoholową whisky, nasz bezalkoholowy wermut z panem Jackiem Danielsem i z klasycznym czerwonym martini. Może zaczniemy od tej bezalkoholowej rzeczy. Wszyscy lubią ten dźwięk, prawda? Pękających kostek lodu. Czyli tak, pełna porcja, w tym przypadku 40 ml. Pół porcji, czyli 20. Można się nauczyć tak lać z ręki, to nie jest trudne. Już widać kolor, tak? Widać kolor, że trochę się różni. To chciałeś powiedzieć? No tak. Okej. Wiesz co, też chciałem nawiązać do tego, że po co to jest, tak? Po co są takie wydalaski? Ja tak sobie pomyślałem, że na przykład możemy sobie zrobić takiego drinka, idziemy, zatrzymuje nas policja i mówimy: panie władzo, jest gorący dzień, a może drineczka? Myślę, że mina policjanta bezcenna. Jeżeli ma poczucie humoru, to skończy się dobrze, jeżeli nie. Jeżeli nie ma poczucie humoru, to mandatu też nie dostaniesz. Przecież to bezalkoholowe. Chyba, że za obrazę, ale to jak to obraza? Gdybyś powiedział do niego... No, ale brzydko. 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 Okej, no niestety jest tak, że w przypadku tego drinka nie jesteśmy w stanie schować, który jest który. No nie jesteśmy w stanie, dlatego że od razu widać różnicę koloru. Prawdopodobnie na mojej białej koszuli znowu wszystko będzie widać. Bo wiesz, z mojego punktu widzenia nie widać. Nie widać. Nie widać. Okej. No ale to pachnie dobrze i to pachnie wermutem zdecydowanie. Mhm. Plus bittersy podbijają te smaki goryczkowe. Bardzo fajne. Spróbuj drugiego.
Ja też się skuszę. Fajnie mieć taką pracę, w której zawodowo konsumuje się alkohol. Pan pozwoli. A teraz uwaga. To smakuje zdecydowanie bardziej alkoholowo. A co jest alkoholem? To jest alkohol. Właśnie, to jest alkoholem, zgadłeś. Natomiast, żeby wszystko było jasne, mnie w Manhattanie, szczególnie jak jest robiony ze słabej whisky, zawsze przeszkadza spirytus, który od razu wychodzi na wierzch w kiepskiej whisky, którą z reguły się stosuje. Manhattan w ogóle robi się z whisky żytniej. Więc powinniśmy na dobrą sprawę z tego, co mamy na półce, użyć którejś z żytnich whisky, albo chociaż tego Johnnego Walkera Red Dry Finish. Jasne. Nie wiem, czy wiesz, jest a propos Jacka Danielsa, pojawił się niedawno w Polsce Jack Daniels Rye. Tak, tak. Żytni. Oczywiście nie piłem go w takim drinku, ale w ogóle go próbowałem. Okej. Ciekawostka. Jim Beam żytni. Też bardzo polecam. Rewelka, a kosztuje śmieszne pieniądze. Naprawdę śmieszne. W porównaniu z innymi żytnimi. Nie polecam żytnich kanadyjskich, do Manhattana się średnio nadają. Ja mam taką uwagę odnośnie tych dwóch drinków. Wybacz, bardziej mi smakuje ten niealkoholowy. No ja też miałem to powiedzieć, tylko czekam, aż ty to pierwszy powiesz, żeby wszystkie hajty poszły na ciebie. Po prostu jestem w szoku. Okej, ja nie mam wątpliwości, który jest z alkoholem, który nie, ale nie mam tych wątpliwości tylko i wyłącznie dlatego, że spróbowałem ich obu. Gdybym dostał to w czystej formie, bym przyjął to jako drink i to bardzo ciekawy drink. Naprawdę bardzo fajnie to wyszło. Otóż to. Także zastosowanie tych dwóch składników naraz, moim zdaniem, jest znacznie lepsze niż stosowanie ich osobno. Nie, tak. I żeby teraz popłynąć dalej w tym temacie, to zrobimy sobie drugiego drinka. Dobra. W którym też mamy i whisky, i wermut. Tym razem to będą równe proporcje. Ten drink nazywa się Blood and Sand. Tutaj, w tym lokalu, nazywa się Nie lubię whisky. Okay. Dlatego, że to jest drink, który świetnie maskuje smak whisky, a jednocześnie wyciąga te składniki z whisky, które ludzie lubią, a nawet o tym nie wiedzą. Czyli na przykład słodycz, te wszystkie wanilie, te wszystkie toffee, takie wszystkie rzeczy wyciąga. Tym bardziej, że w oryginale Blood and Sand jest polecane, żeby robić go na The Warsie, The Ancestor. Tak. On jest fajny, mimo że jest blendem. Ja tutaj nie stosuję The Warsa. Niejednokrotnie rozmawiamy na temat blendowanych whisky i wiecie Państwo, że ja absolutnie nie jestem przeciwnikiem blendowanych whisky. Dobra blendowana whisky to jest nadal dobry trunek. Co więcej, tak naprawdę blender daje narzędzia do tego, żeby stworzyć lepszy trunek niż sam single malt. Te, że single malty są teraz bardzo cenione i że większość single maltów jest jakościowo lepszych, wynika z bardzo prostego powodu, mianowicie kwestia tego, co w tym blendzie w środku mamy. Otóż to, właśnie. I dlatego, dobrze, że o tym powiedziałeś, bo ja tu nie używam The Warsa w ogóle, mimo że jest polecany. Ja sobie robię własne blendy tutaj na miejscu. Jak masz kilka rodzajów whisky, to najlepszym rozwiązaniem jest użyć jakiejś takiej ciężkiej, typu właśnie Talisker albo Kilcoman, i to jest fajne, i dodać jakiegoś takiego słodkiego Highlanda. I wtedy ludzie się zastanawiają, skąd mają te smaki, skąd się te wszystkie smaki biorą. Oni nigdy nie będą wiedzieć, że sam zrobiłeś przed chwilą te whisky. Kilcoman z Glendronachem? No tak. Miałem Glendronacha i nawet tak robiłem, ale ostatnio będziesz się śmiał. The Deveron, 10, ta totalna podstawka, która przecież sama z siebie no, nie jest jakimś mistrzowskim napojem, ale no, ja lubię. Ale jest bardzo mięciutka. Tak. Otóż właśnie, i ta miękkość, i właśnie Talisker, normalna 10 Taliskera. Dno łodzi, lekko posłodzone. Okay. Super sprawa. Można robić naprawdę wszystko, ale żeby też było jasne, w takiej podstawowej wersji ten drink świetnie wychodzi ze zwykłym Ballantinesem. No, Ballantines ma gdzieś tam ten kompot śliwkowy. I on trochę wychodzi. Okay. I to jest fajne. Okej, okay. Składnikami tego drinka jest wermut, whisky, wiśniuwa, tutaj akurat używam Giffarda. Wiśniuwa nie może być za mocna, ona tak do 25%, bo potem przebija za bardzo. I sok pomarańczowy. Nie chce mi się akurat wyciskać takiego świeżo tłoczonego. Pojedziemy po łatwiźnie. I teraz tak, łatwo zrobić tego drinka, dlatego że tutaj proporcje są identyczne. Wszystkie płyny mają tę samą proporcję. Wiśniówka też? Wiśniówka też. Okej. Okay. Ponieważ tutaj jest akurat taka nietypowa ilość. A powiedziałeś o tym, że nazwałeś ten drink nie lubię whisky, a ponieważ mamy na stole amerykańską whisky, chciałem nawiązać do jednej historii. A nie wiem, czy kojarzysz taki bourbon jak Maker's Mark. Tak, tak, ten zalany woskiem. Ten zalany woskiem, tak. Piękna butla, to jest faktycznie ten wosk, jest ręcznie lakowany na tych butelkach. Krótkie serie, wszystko się super zgadza, natomiast mało osób wie, że osoba, która wymyśliła ten bourbon, nienawidziła bourbonów.
nie lubiła bourbonów, nie smakowały jej. Żeby podkreślić jeszcze, jak bardzo nie lubi bourbonów w czystej formie, a to jest to chyba jedyny bourbon, który jest pisany przez KY jak szkocka whisky, a nie przez EY jak irlandzka whisky i jak amerykańska whisky. Teraz bądź tu mądry. Od reguły. No dobra, no ale to mówię, że facet nie lubił whisky, a zrobił whisky. No zrobił bardzo specyficzny bourbon, ponieważ generalnie przy większości bourbonów mamy, bourbon jest oparty o żyto. Bardzo jest niewiele bourbonów, które mają jako drugi najważniejszy składnik po kukurydzy inne zboże niż żyto, a w przypadku Maker's Marka jest to pszenica. A mówi się, że to jest tak zwany wheat bourbon, czyli właśnie bourbon pszeniczny. Przy czym nie oznacza to oczywiście, że pszenica jest dominującym ziarnem, jest drugim ziarnem, tak? Bo zawsze pierwszym jest, przy każdym bourbonie pierwszym jest, jest kukurydza oczywiście. Postawię tego Jacka Danielsa, żeby wiadomo było, co jest z czym. Mhm. Zmieszane, nie strząśnięte. Powinno być go dokładnie tyle, ile potrzeba. To też jest fajnie, jak używamy szkła, co do którego doskonale wiemy, jaką ono ma pojemność. Super. I teraz na pewno już Państwo widzicie, dlaczego ten drink nazywa się Blood and Sand. On się tak nazywa, dlatego że wygląda jak krew w piasku. Widać te wszystkie elementy. Niektórzy mówią, że to wygląda jak sok pomidorowy, no, ale akurat z tym się nie zgadzam. Oj, właśnie, mogłem chwilkę poczekać, bo słyszę, że z tyłu za nami jest wyciskany sok pomarańczowy. No ale, no teraz też po kompocie. Czyli teraz tak, ja znowu robię czary... Tak, znowu robię czary mary. Dobra, ja ty jeszcze... Ty mieszasz z tyłu, a ja jeszcze też nie patrzę. I próbujemy. W ogóle pierwsza informacja, kolor bardzo zbliżony. Tak, kolor tu się zgadza. Teraz bardzo widać. Zbliżony, faktycznie. Boję się, że będzie nie do rozróżnienia. No próbuj. To ja spróbuję tego pierwszego, którego ty dostałeś. No nie, jest do rozróżnienia. O tak, ja już wiem. To jest alkohol. Tak, zdecydowanie ten jest alkoholowy. No co jest co tu jest dominujące? Tu mi brakuje czegoś odrobinę bardziej wytrawnego, gdzieś jakiegoś elementu, który nam się dołączy do tego, nie? Tutaj jest dominująca wiśniówka, która jest alkoholowa. Tak, to jest tak. Jedyny alkoholowy składnik tego drinka. Gdybyśmy mieli sok wiśniowy albo, o, wiesz co? W życiu nie podejrzewałem Jacka Danielsa, że jest takim zajzajerem. To dopiero wychodzi w drinku. Bo to, co się tam... Tak nigdy nie robimy. ...przebija... Okej. Okay. No ale teraz jestem zmuszony. Bo rzeczywiście, powiedziałeś mądrą rzecz. Czegoś wytrawnego brakowało. No jest lepiej. Mhm. Chyba to jest w dobrą stronę. Ale to jeszcze nie jest to. Jeszcze za mało. Tak. To nie jest do ukrycia. To nie jest do ukrycia. Czyli widać... że w przypadku tego drinka łatwo odróżnić, który jest alkoholowy, który nie. No ale teraz werdykt. No dobra, no ale zobacz. Ten jest alkoholowy. Kurde, na nowo odkrywam Jacka Danielsa dzięki tobie, bo widzę, że jako baza do drinka on jest naprawdę znakomity. Tak. To ja się w ogóle tego nie spodziewałem. Natomiast tutaj, w tym bezalkoholowym, jeżeli miałbym polecić drinka kobiecie w letni dzień, jest naprawdę okej, okay, bo to z Jacka Danielsa wychodzi kawał twardego twardziela i twardego charakteru. To w ogóle bardzo jestem zdziwiony, bo w czystej formie on jest dla mnie słodziutki, miły, tak? Tam jest odrobina tego węgla drzewnego w tle, ale jest tego niedużo. Natomiast jak zaczynamy go używać w drinku, on się bardzo wychodzi na powierzchnię, jest bardzo, bardzo potężny. Tutaj w tej drugiej wersji tego nie ma. W tej drugiej wersji mamy takiego bardzo, bardzo delikatnego, użyliśmy bardzo delikatnego single graina. Bardzo słodziutkiego, taki bardziej w stronę adwokata, ajer koniaku. To są takie nuty. Plus te soki, plus ta wiśniówka, faktycznie decydująca jest ta wiśnióweczka. To jest słodziusie, milusie, ale bez pazura. Tak.
na dłuższą, myślę, że to jest fajny drink na raz, dwa, tak? Natomiast trzy takich drinków pod rząd by się nie dało wypić, bo by było zbyt mdło. Potrzebne by było coś do przełamania, coś z pazurem. Natomiast, ale tak czy inaczej, ten drink jako założenie w ogóle jest bardzo faktycznie fajny i ciekawy. Dzięki. Ja będę bardzo bronił tych bezalkoholowych tematów. Po pierwsze dlatego, że to jest to, co wspominałem, zdaje się. Rozmawialiśmy o tym, że jeżeli jest taki drink, który chcesz odciążyć, on ma być alkoholowy, ale ma być odciążony, to jest właśnie tego typu drink, gdzie nie chcesz tego bourbonu, bo nie chcesz, żeby on był za mocny, no bo zwróćcie Państwo uwagę, że większość składników jest tutaj alkoholowa, mamy tylko 30 ml soku pomarańczowego, reszta to alkohol. Więc tutaj gdybyśmy użyli na przykład grejpfrutowego soku zamiast pomarańczowego, mamy sprawę rozwiązaną i tak dalej, i tak dalej. Albo w drugą stronę, jeżeli z tego zdjęlibyśmy, zostawilibyśmy bourbon, ale wlali ten bezalkoholowy wermut i też to tym razem pomarańczowy, nie grejpfrutowy, no to znowu mamy pewne wariacje na temat tego drinka i tutaj można się bawić. Tutaj można spokojnie, mając i te składniki, zrobić drink o takim procentażu, jakiego potrzebujemy i tak na dobrą sprawę trafić w każdy gusta. Tak. Bo to jest drink, który w zasadzie częściej polecam mężczyznom niż kobietom. Ale bez trudu, obcinając na przykład tą naszą herbatkę z Lynchburga, możemy spokojnie uzyskać coś znacznie lepszego, coś fajniejszego. I jeżeli chodzi o Jacka Danielsa, to też takim słowem końca. Nie lubię Jacka Danielsa. Używam go tylko do drinków. Naprawdę. To jest tak samo jak z czerwonym Johnnym Walkerem. Nie lubię czerwonego Johnnego Walkera, używam go tylko do drinków. I widać po to te whisky zostały stworzone. Ależ oczywiście, że tak. O ile Jack Daniels może tutaj by się kłócił, że w innych formach też, ale to Amerykanie. Oni piją whisky na szoty, oni piją whisky na bardzo dużej ilości lodu. Tak, jest po prostu inna kultura z picia whisky. Nie do końca się Jack Daniels przekłada na nasze degustacje i szukanie subtelności, bo ich tam po prostu nie ma, tak? Bo to jest whisky, która ma być zabawowa, lekka, czyli do drinka, czyli właśnie do szybkiego shota, tak? I tyle. Natomiast po prostu filozofia i założenie jest tutaj inne. O czerwonym John Walkerze w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Tak? Czerwony John Walker został wymyślony jako baza do drinka i to jest w ogóle rzecz, która powinna być napisana na butelce. Ja bardzo się dziwię, że tego od tylu lat nie ma, bo w tym celu ta whisky została stworzona. I takich whisky tak naprawdę jest masa na rynku. Słuchaj, natomiast co? Jaki mamy werdykt. Wniosek? Werdykt. Stawiamy do werdyktu, powinny polecieć werble. Ja jestem zdania, że połączenie tych dwóch alkoholi jest znacznie lepsze dla nich obu, niż używanie ich osobno. To bez dwóch zdań. To tyle. To absolutnie to udowodniłeś. Ja wcześniej nie wiedziałem, ale też się nie zastanawiałem, bo stwierdziłem, że jak Grzesław mówi, że tak będzie, to pewnie tak będzie. No, jak gdyby wszystko się zgadza. One się obroniły. W ogóle testowaliśmy kilka tych alkoholi bezalkoholowych i większość z nich się naprawdę broni praktycznie. Natomiast jeszcze jest teoria, czyli właśnie to, po co my to spożywamy. No i teraz najważniejsze jest pytanie, czy my lubimy smak drinka i pijemy go, żeby mieć ten smak, czy pijemy po to, żeby się po prostu tam gdzieś wstawić delikatnie, tak, żeby nam w głowie zaszumiało. Bo jeżeli chcemy, żeby nam w głowie zaszumiało, no to bez alkoholu się, proszę Państwa, nie da. Natomiast chyba, że jakimiś innymi metodami, nie wiem, można wyjść na wiatr, tam, żeby poszumiało. Głupi jestem. Natomiast w momencie, kiedy chcemy mieć smak, a niekoniecznie alkohol, no to zaczyna to być naprawdę fajne i przydatne. Czy jest bardzo gorąco i tak jak mówisz, żeby to po prostu częściowo pozamieniać, tak żeby zacząć robić dużo delikatniejsze, klasyczne drinki, ale delikatniejsze, albo kiedy mamy sytuację tego typu, że tak jak już rozmawialiśmy, kobiety w ciąży, kierowcy, osoby, które nie mogą, albo na przykład osoby, które mają problemy z sercem lub z czymś, nie mogą pić alkoholu, ok, mamy dla nich rozwiązanie. A smak jest nadal zbliżony, tak, nie zawsze jest taki sam. Parę razy udało nam się osiągnąć, dzięki Grzesławowi, drinka, który okazało się, że na tych wersjach bezalkoholowych jest
o niebo smaczny, no nie o niebo, a bardziej o dziwo jest smaczniejszy niż... Jest porównywalnie smaczny, tak, bo to tak. Znowu gadamy o rzeczach gustu. No, absolutnie subiektywnie mówię, tak, to dzięki tutaj za czujność. Natomiast naprawdę, no, nie ma się czego wstydzić, to jest do obrony. Ja jak zobaczyłem na początku na tej whisky medal, że to najlepsza whisky bezalkoholowa roku, no to się uśmiałem, mówię, pewnie w kategorii 1 do 1, tak? Jeden kandydat to wygrał. No ale teraz już się tak nie śmieję, bo faktycznie przy niektórych zestawieniach okazuje się, że naprawdę to są fajne rzeczy. Róbcie z tego drinki. Dzięki. Dzięki.